spacerując po Ostrowie Tumskim, nie sposób ominąć małych klimatycznych uliczek, które łączą się ze sobą i praktycznie przechodzą jedna w drugą w sposób niezauważony. Do takich uliczek zaliczana jest Kapitulna. Biegnie od Placu Katedralnego do ulicy Kanonii. Jest prawie tak stara jak cały Ostrów Tumski i podobnie jak większość uliczek na Ostrowie Tumskim, swoją nazwę otrzymała dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. W 1824 roku nazwano ją Małą Katedralną. Ciekawostką jest to, że kiedyś ta uliczka stanowiła jedność z dzisiejszą ulicą Świętego Idziego. Wiemy już, że II wojna światowa w sposób bardzo brutalny obeszła się z większością zabytków znajdujących się na Ostrowie Tumskim. Także i Mała Katedralna poniosła olbrzymie straty. Weszliśmy właśnie w głąb ulicy Kapitulnej i nawet nie wiedząc kiedy, doszliśmy do połączonej z nią i biegnącej równolegle do niej ulicy Kanonii. Ta uliczka jest nieco dłuższa i biegnie do placu kościelnego znajdującego się na tyłach kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Podobnie jak Kapitulna jest również stara i podobnie swoją pierwszą nazwę otrzymała dopiero w XIX wieku, z tym, że dużo później, bo dopiero w roku 1897. Teraz można by zapytać, dlaczego wszystkim uliczkom Ostrowa Tumskiego nazwy nadano tak późno. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Otóż Ostrów Tumski przez wiele lat był administrowany przez kler, a biskupi ani placom, ani ulicom położonym na wyspie nie nadawali żadnych nazw. Tak więc nasza dzisiejsza Kanonia po raz pierwszy swoje imię pozyskała w końcówce XIX wieku, a patronował jej nie byle kto, bo sam Henryk Geppert, który w latach 1852-1884 był dyrektorem ogrodu botanicznego, a przecież wrocławski ogród botaniczny przylega do Kanonii i przy tej uliczce znajduje się jedno z wejść do ogrodu. Po II wojnie światowej uliczka przyjęła obecnie obowiązującą nazwę. Przejdźmy się teraz tym krętym zaułkiem i poznajmy kilka ciekawostek związanych z tym miejscem. Otóż kamieniczka stojąca na parceli numer 9 na pierwszy rzut oka niczym szczególnym się nie wyróżnia. Budynek ten w drugiej połowie XIX wieku był siedzibą loży masońskiej. Nieco dalej, pod numerem 12, rozpoczyna się ciąg budynków mieszczących w sobie muzeum, archiwum oraz bibliotekę archidiecezjalną. I właśnie w mieszczącej się tu bibliotece kapitulnej Wojciech Kętrzyński pod koniec XIX wieku odkrył bezcenny zabytek literatury polskiej, a jest nim pieśń religijna pod tytułem Skarga umierającego. Pieśń ta została napisana w drugiej połowie XV wieku przez Jana Rodzina. Był on polskim, wrocławskim kaznodzieją, a Bibliotece Kapitulnej podarował ogółem 17 książek. Widać więc, że miejsce to od zarania dziejów było polskie i zamieszkane przez Polaków, lecz jego wielokulturowość jest teraz czymś bezcennym, czymś, co należy pielęgnować jak stare zabytki architektury czy literatury.